Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam Was do pierwszych wrażeń Samsunga Galaxy A5 2016, dokładnie tak jest on oznaczony. Jest to nazwa kodowa A510F i jest to model przedprodukcyjny, nie jest to finalny soft, finalny jakby produkt, bo nie mam ani pudełka, ani ładowarki i tak dalej, więc w kwestii optymalizacji podejrzewam, że jeszcze pewne rzeczy tutaj się zmienią. Jeżeli chodzi o wygląd, podejrzewam, że nie. I w tej kwestii mam nadzieję, że się dużo nie zmieni, bo to jest naprawdę dobra strona tego urządzenia, ale zanim przejdziemy sobie do tego, wspomnę tylko, że to mamy tutaj 5,2 cala, Super AMOLED Full HD 1920x1080 pikseli, 424 piksele na cal, więc całkiem nieźle. Gorilla Glass 4 z przodu, prawdopodobnie, to nie jest potwierdzone. 8-rdzeniowy procesor, tutaj również nie ma pewności, czy to jest Exynos, ale podejrzewam, że tak. Mamy 2 GB pamięci RAM, 16 wbudowane i microSD do 128 GB. Tak, w tej samej bryle, którą mamy jak w S6, udało się zmieścić slot na microSD. Co więcej, to jest o tyle fajne rozwiązanie, że albo potrzebujemy microSD, a jeżeli nie, to mamy po prostu urządzenie dual SIM-owe. Już Wam to pokazuję, jak to wygląda. Po prostu w tej części, gdzie mamy tutaj ramkę, wkładamy sobie szpikulec, wyjmujemy sobie tackę. No i w tacce mamy informację o tym, że jest właśnie albo możliwość tutaj podpięcia dwóch kart SIM, albo opcjonalnie zamiast jednej SIM mamy microSD. Jeżeli jesteśmy już przy wyglądzie, no to reszta elementów dość klasycznie. Ramka wygląda prawie identycznie, jest trochę ciemniejsza moim zdaniem, jeżeli chodzi o taki odcień tej szarości. Przycisk power z prawej strony, z lewej strony przycisk głośności, dwa właściwie tak osobno, identycznie to wygląda. Na dole również bez zmian, złącze na słuchawki, do ładowania, głośnik, mikrofon, no i u góry mamy tylko mikrofon, nie mamy tutaj podczerwieni, ona nie wróciła jakby tutaj do tego urządzenia niestety. To co jednak jest bardzo istotne i to możecie zobaczyć, oprócz tego, że urządzenie się niesamowicie palcuje, tak samo jak S6, to w A5 ten aparat, który ma 13 megapikseli, zdecydowanie mniej wystaje. Nie wiem, czy jesteście w stanie to zauważyć, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że to ledwo wystaje. Naprawdę jest to dużo mniej niż w przypadku S6. I to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne rozwiązanie. Oczywiście kwestią otwartą jest to, ile będzie kosztowało to urządzenie. Mam nadzieję, że no około 1700 zł, nie więcej, bo mamy tutaj na przykład dodatkowo skaner odcisków palców i to jest również świetna sprawa, bo mamy po prostu możliwość odblokowywania urządzenia w ten sposób. I to jest na pewno bardzo, bardzo w porządku. Bateria 2900 mAh, jej nie możemy sobie wyjąć i to jest element, którego Wam nie ocenię tutaj, bo niestety, no będąc za granicą, niestety nie mogłem włożyć swojej karty SIM i to nie byłby taki rzetelny pomiar, więc na razie poczekajmy jeszcze chwilkę z tym. Samo urządzenie jest naprawdę bardzo podobne do S6. W każdym razie no troszkę gdzieś tam na pewno zmienione. Mnie się bardzo podoba i w ogóle ta opcja, że jest microSD, to jest świetna sprawa. Ale jest to gdzieś tam troszkę strzał w kolano do S6, bo jeżeli S6 będzie, powiedzmy, jest mocniejsza oczywiście od A5, ale są osoby, którym zależy po prostu na stylistyce tego urządzenia, bo im się po prostu podoba, a chciałbym microSD, no to A5 może być świetnym rozwiązaniem. Z tego co wiem, będzie jeszcze dostępna A3, a 7 raczej nie będzie dostępna, ale to wiecie, różnie czasami się po prostu to zmienia, więc tu również bym tego nie przekreślał. Z tych istotnych rzeczy, które warto wspomnieć, to chciałbym Wam przekazać, że nowe Antutu się pojawiło i pojawiły się nowe testy syntetyczne i wyniki są takie. Przy kwadrancie mamy 19 tysięcy, tam było 42, jeżeli ktoś by nie przeczytał. 19, tutaj nadal 325 jakoś słabo w 3D Marku, w każdym razie tak klarują się gdzieś tam wyniki w tym urządzeniu. W przypadku aparatu, fajnym rozwiązaniem jest to, że oczywiście jest tutaj nowy ten interfejs. Mamy tryb profesjonalny, niestety HDR jest nadal osobno, więc musimy sobie to ręcznie włączać. Tak samo tryb nocny się automatycznie nie włącza przy tych 13 megapikselach. No to jest gdzieś tam moim zdaniem minus, tutaj można by było troszkę to poprawić. Jest optyczna stabilizacja, więc warto o tym wspomnieć. No i tryb profesjonalny, on wygląda tak samo jak w przypadku, no podobnie przynajmniej jak w przypadku S6, tu się za dużo nie zmieniło. Natomiast warto wspomnieć również o aparacie z przodu, tu mamy 5 megapikseli, czyli podobnie jak w poprzedniej serii A, tu się właściwie nic nie zmieniło, te zdjęcia są takie same.
A, tu mam trochę takich zdjęć. Jeżeli chodzi o jakość wideo, moim zdaniem jest naprawdę całkiem nieźle. Całkiem nieźle, ta jakość wideo jest tutaj zadowalająca, mnie się tutaj podobało. Co troszeczkę czasami się to przyciemnia, widać, że tutaj po prostu nie ma HDR-u w tych filmach, maksymalnie Full HD. Ale sama jakość wideo jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. No i tutaj nie szukałbym dziury w całym, naprawdę bardzo fajnie to gdzieś tam się prezentuje. Warto natomiast wspomnieć o takiej rzeczy, o której chyba już wszyscy zapomnieliśmy, przynajmniej część osób, które gdzieś tam wcześniej kupowały Samsungi. Pojawiło się radio, więc jest radio z tych dodatkowych rzeczy, jest Smart Manager, tak to się prezentuje. Mamy optymalizację baterii, czyli aplikacji, które tutaj są, automatyczną. Jest to oczywiście możliwe. I reszta rzeczy wygląda dość standardowo. Tego RAMu za dużo nie zostaje. Zobaczcie, że mamy 300 wolnego. Teraz jak sobie opróżnimy wszystko, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. 330, no 600 mega. Ta mała ilość pamięci RAM, która tutaj zostaje, na pewno ma dużo wspólnego z tym, że mamy tutaj motywy, które możemy sobie dowolnie zmieniać. Wybieramy sobie te, które nas interesują. Na przykład czysty Android Material Design. Jest możliwość tego tutaj robienia. Jest. Trochę to trwa, ale oczywiście podobnie jak w innych modelach, więc to jest duży plus, że rzeczywiście możemy sobie to spokojnie tutaj zmieniać. W zależności jakby od potrzeb możemy ściągać sobie dodatkowe motywy. Te motywy właśnie wyglądają tak samo, znaczy ich baza jest taka sama jak w przypadku S6 czy S6 Edge Plusa. Tutaj jakichś większych zmian nie ma. Jeżeli chodzi o jakby aplikacje, no to standardowo wszystko od Microsoftu dostajemy i właściwie tyle. Kolejne rzeczy pokażę Wam już w recenzji. Myślę, że ona też się pojawi niedługo, bo trochę jeszcze chciałbym tylko zdjęć sobie nacykać tym urządzeniem i sprawdzić dokładnie tą baterię. Tak czy siak, no wydaje mi się, że to będzie bardzo, ale to bardzo ciekawa propozycja i bardzo dużo tutaj zależy od ceny tego urządzenia. Jeżeli mamy S6, którą możemy teraz za około 2200 kupić, to jeżeli to urządzenie będzie zbliżone mocno do 2000, to tu się nie będzie opłacać, bo jednak ono jest sporo słabsze. S6 gdzieś tam w Antutu około 70 000 spokojnie wykręca. Natomiast jeżeli to urządzenie będzie w granicach 1500 zł, to może się okazać najlepiej wyglądającym i najlepiej, no na pewno wyglądającym i ze sporymi funkcjami, jeżeli chodzi o to urządzenie za 1500 zł, to może być rzeczywiście szał. No i bardzo się cieszę, że wróciło to, czego zabrakło w całej rodzinie S6, czyli microSD, czyli jednak dało się to zmieścić w Samsungu. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.